Dojeżdżamy już do Mahahual. Ku naszemu zaskoczeniu droga była bardzo przyzwoita, bo naczytaliśmy się oczywiście strasznych historii w internecie, że będziemy musieli omijać ogromne dziury. Uwaga, próg zwalniający. Swoją drogą jest masa progów zwalniających w Meksyku. Naczytaliśmy się jakichś strasznych informacji, a okazuje się, że jest bardzo elegancka droga przypominająca polską krajówkę. Wszystko git. Dojechaliśmy do Mahahual i pierwsze wrażenie jest świetne. Miejscowość jest dużo mniejsza niż Tulum, dużo mniejsza niż Playa del Carmen, a nasz hotel jest w linii prostej jakieś 30 metrów od morza. Idziemy się zameldować, zobaczymy jak mieszkamy. Myślę, że pierwsze co zrobimy, to pójdziemy poleżeć na plaży, z których ta miejscowość podobno słynie. Co za podekscytowanie, co za radość. Cieszę się, bo wygląda ekstra. Jest piękna pogoda. Wygląda pięknie, jest też centrum nurkowe, więc może się przejdziemy i ogarniemy, ile to kosztuje i czy można się umówić. Witam w kolejnym naszym mieszkaniu. Teraz jesteśmy w Mahahual. Witam w kolejnym naszym mieszkaniu, w kolejnym tym razem pokoju hotelowym. Jesteśmy w Mahahual i właśnie się zameldowaliśmy. Pani nas zaprowadziła do naszego pokoju, jest super małe i jest jeszcze z widokiem na klatkę schodową. Taka prawda, ale jest basen. To jest nasza sypialnia. Jest przepiękna? Przepiękna. Ale ma ładne mebelki, to trzeba im oddać. Ładne. Te pokoje w internecie wyglądały na olbrzymie, mówiąc szczerze. Pani nam proponowała jeszcze jeden pokój. Może byłby lepszy, ale powiedziała, że jest ground floor. No, nie wiadomo, nie wiadomo. No. No i łazienka, zapraszam. No i nasza łazienka. Tak to wygląda. Bardzo ładny zlewik. Wielorybki. Morskie motywy. Tu prysznic też z rybką. Bardzo ładnie. Mocne 10 na 10. A to wspaniałe, niewiarygodnie wręcz luksusowe miejsce kosztowało nas 210 zł za noc. Więc musicie sami ocenić, czy się opyla, czy nie. Bardzo ładny ten hotel. Taki artystyczny klimacik ma trochę. Jakieś obrazy, grafiki, no bardzo fajne. Pokój zwiedzony, idziemy obczaić, jak wygląda plaża, do której mamy dostęp najbliższy. Mamy nadzieję, że wspaniale. Mały spacer po Mahahual i jest tu dużo lepiej niż w Tulum. Jest pusto, nie ma takiej drogości, takiej ekskluzywności tego miejsca. No i co jest świetne, są huśtawki i hamaki, które są podobno bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. Idziemy snorklować. Mahahual jest znany też z tego, że jest to taka mekka nurkowa. Ze względu na to, że jest tu druga największa rafa koralowa na świecie, także jest bogate życie morskie i jest co obserwować pod wodą. Dlatego my właśnie zostawiamy nasze fanty, całą elektronikę i idziemy sobie na rundę snorklowania. Pan nas zaczepił na plaży, zaproponował, z tego co się orientujemy, niezłą cenę. Więc idziemy posnorklować. Stamtąd nie będzie wideo, bo nie mam podwodnej kamery. Może podczas następnej wycieczki będę takową miał. Posnorkelowaliśmy, było bardzo przyjemnie, ale pan narzucił dosyć duże tempo i miejscami musieliśmy za nim gonić. No tak było. Ja byłam cały czas z tyłu. Trzeba być szybkim, a nie wolnym, Ariana. Ale ten pan był mega szybki. On w ogóle z taką nonszalancją to robił, a ja tam się zasapałam. W każdym razie było naprawdę przyjemnie, poza tym, że było trochę za szybko, jak na nasz gust. Możliwe, że uda się nam nawet dostać jakieś nagrania, bo pan miał tam GoPro, coś tam nagrywał. Nie wiem, co to było i zobaczymy,
czy nam to prześlą, bo podałem im swój numer, mają mi to jakoś tam wysłać. Zobaczymy, czy to się uda zrobić. No w każdym razie idziemy na pierwsze przygody kulinarne w Mahahual. Standardowo już myślę, Ariana zajęła się znajdywaniem knajpy dla nas i znalazła dla nas Camaroncito Caribeño, czyli krewetka karaibska. Ceny są przyzwoite, więc pewnie skusimy się na naszą pierwszą margaritę tutaj. I tutaj kosztuje 75 peso, czyli jakieś 15-16 zł. Według moich szybkich kalkulacji w wawie pewnie z 4 dyszki. Zobaczymy, czy smaczne. Typ chyba burrito z kurczakiem, z tego co słyszałam. A ja wezmę sobie rybę. Są tu różne filety z ryby. Co mają te filety z ryby? Trzy plusy. Żadnego minusa. Jest taniej, można go szybko przyrządzić. I łatwo dostępne. I tutaj nie są drogie. Proszę, jaki polski akcent. Podobno szwajcarski akcent. Moim zdaniem magie jest polskie, a Szwajcarzy je po prostu sobie przywłaszczają. Tak jak Francuzi Chopina, a Niemcy Kopernika. Bardzo słone, czosnkowe i papryczkowe. Dobre, dobre. Ariana mówi, że to jest najostrzejsza rzecz, jaką jadła dotychczas w Meksyku. A ja nie wierzę jej, że to jest naprawdę ostre. Dlatego sprawdzimy, czy jest naprawdę ostre. To burrito wygląda najlepiej ze wszystkich burrito, które jedliśmy. Jest takie najlepiej zwinięte, że tak powiem. I ma najwięcej dodatków. Nie jest wcale aż tak ostre. Ale pyszne to burrito. Jest jeszcze z awokado z ryżem. To jest pierwsze burrito z ryżem, jakie jemy tutaj. Składnik, który zawsze się pojawia w polskim burrito, tutaj wreszcie się pojawił, jest ryż. Czyli nie jesteśmy w błędzie, robiąc tak. Meksykanie też tak robią. Jesteśmy już po kolacji. Było to bardzo smaczne, przyznam szczerze. Moje burrito miało taki maślany posmaczek, więc niecodzienny w porównaniu z innymi burritami. Miało bardzo dużo dodatków. Miał tę pastę z fasoli, miało awokado, miało kurczaka, miało masę różnych rzeczy. Co jest niecodzienne, bo zwykle 3-4 składniki z mojego doświadczenia. Ciekawa odmiana i że też był ryż. No i do tego mieliśmy margaritę, ale o margaritach opowie Ariana. Margarita, pierwsza margarita w Meksyku. No i bardzo dobra jest, no. Jest taka limonkowa, kwaśna. Teraz już zostało jej trochę, tak już na dnie, nie za dużo. I ta sól cała spłynęła, więc zrobiła się bardzo słona, ale nadal spoko. Po kolacji poszliśmy sobie na plażę wbić jeszcze piwko Indio. Jest jakaś godzina krzyków ptasi. I te małe czarne ptaszki, które się nazywają, nie pamiętam jak, ale to sprawdzę i wam tu napiszę. One są bardzo powszechne i to jest bardzo charakterystyczny ptaszek dla Yucatanu i w ogóle chyba dla Meksyku. I po prostu jest jakaś godzina krzyku, bo wszystkie zlazły się i tak jak cały dzień są dosyć cicho, zaczęły się po prostu drzeć. Zjedliśmy kolację, kupiliśmy sobie piwko i przyszliśmy na plażę, siedzimy na takim pomoście i jest to trochę dziwne dla nas, że wszystko tutaj już jest zamknięte. Wszystkie te knajpy, które są przy plaży, one są zamknięte. Zostały dosłownie no, kilka sklepów, które jeszcze są otwarte i świeci się światło i nie ma w ogóle ludzi, co no, zaskakujące, bo w Polsce nad morzem, w sezonie, jak jest ciepło, no to wszystkie knajpy otwarte i ludzie się przechadzają. Jaka zimna woda. Niestety dopadł nas pierwszy deszczowy dzień w Meksyku dzisiaj, 8 dnia podróży.
I dodatkowo stało się to w Mahahual, w którym właściwie nie ma nic oprócz plażowania i jedzenia dobrego jedzonka. Zatem na razie kryjemy się w basenie hotelowym pod daszkiem, no i czekam, aż przestanie padać, żeby sobie trochę poplażować. Niewiele się wydarzy w dzisiejszym dniu naszej podróży, bo no niestety niewiele da się robić w miejscowości, która jest kurortem turystycznym, który bazuje na ładnych plażach i ciepłym morzu, kiedy pada deszcz. Morsowanie w Meksyku. Jako że wypoczywamy sobie tutaj w Mahahual, to jest jakby główny cel naszego pobytu tutaj, to trochę też przyznam szczerze, że nie chce mi się kręcić jakoś dużo rzeczy, więc delektujemy się słońcem, żebyście wiedzieli, co się wydarzyło podczas tego etapu podróży. Delektujemy się słońcem, byliśmy sobie na snorklowaniu dzisiaj, zjedliśmy pyszne śniadanie, potem bardzo dobry obiad. Zamówiliśmy enchilada, to jest enchilada z kurczakiem, i zamówiliśmy tacosy smażone też z kurczakiem. W knajpie, gdzie facet grał na gitarze, bardzo ładnie śpiewał też. Oddaliśmy mu wszystkie monety, jakie mieliśmy. Przyszliśmy na koniec dnia jeszcze na pizzę. To będzie niezły eksperyment. Wydaje nam się, że to jest jedyna pizzeria w ogóle w Mahahual. Z tego, co widzieliśmy, to jest to jedyna. Mają gigantyczny ruch, cały czas do nich dzwonią i zamawiają pizzę. Zobaczymy, czy warto zjeść pizzę w Meksyku. Chcieliśmy małą przekąskę na kolację. Jem średnią pizzę. Ręka dla skali. A to jest drugi rozmiar dostępny tutaj. Ale są piękne talerze z Gwiezdnych Wojen. Żebyśmy mogli poczuć się jak w kosmosie jedząc tę pizzę. O Boże, to ona jest taka puchata. No tak, mówiłem ci, że ona jest. Pizza z mojego dzieciństwa. Proszę o degustację, Ariela. Dobra? Jak we Włoszech? No już nadszedł dzień, w którym będziemy się żegnali z Mahahual. Na pożegnanie idziemy na wycieczkę do latarni. No miejsce wspaniałe. Żałujemy, że nie możemy zostać tu dłużej, bo już mamy zaplanowane kolejne etapy naszej podróży po Yucatanie. Nasze wrażenia są jak najbardziej pozytywne i uważam, że to jest taki nieodkryty klejnot, myślę, na Yucatanie. Myślę, że często ludzie pomijają tę miejscowość, a moim zdaniem dużo tracą. Poszliśmy trochę w stronę latarni już i jak się okazuje, ten kurort wcale nie jest taki nieodkryty, bo dotarliśmy do strefy takich bardziej luksusowych, podejrzewam, że amerykańskich hoteli albo przygotowanych pod amerykańskich turystów. Jest tu bardzo luksusowo i bardzo drogo, więc jednak są tu też amerykańscy bogaci turyści, ale na szczęście nie tam, gdzie my mieszkaliśmy. No i jesteśmy u celu naszej podróży. Zobaczymy, czy się uda wejść na tą latarnię. Pewnie nie. Niestety nie można na nią wejść, ale znaleźliśmy piękne miejsce z mega lazurową wodą, gdzie żałujemy, że nie snorkelowaliśmy i nie pływaliśmy, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wrócimy. Warto. No jeszcze raz podkreślam, że Mahahual na mapie Yucatanu na razie jest najfajniejszym miejscem, jakie odwiedziliśmy. Znaleźliśmy mini golf. Czy czujesz się teraz, Ariana, jak w domu? Jak w Warszawie, no. Wygląda trochę jak crazy golf. W zagrywkach? Mm. Nasza wizyta w Mahahual dobiega końca. Poszliśmy sobie jeszcze na śniadanie do knajpy, która nazywa się Jugeria i Cafeteria Jux i jest wspaniałym miejscem na śniadanie. Mają rewelacyjne ceny, bardzo dobre jedzonko. Mają całą masę soków, które składają się z różnych składników.
cały wachlarz, od szpinaku przez buraki po marchew. Masa różnych soków takich miksowanych. No bardzo dobre miejsce, a jeżeli chodzi o jedzonko, to co zamówiliśmy, to już Ariana wam o tym opowie. Torta, czyli tą kanapkę z kurczakiem. Zamówiliśmy chilaquiles, to są takie tortille z salsą, z cebulą, ze śmietaną i serem. I zamówiliśmy jeszcze empanady. Dwie empanady, jedną z kurczakiem, jedną z serem. I tam jest takie stoisko, w którym są dodatki do empanad. Można sobie polać różnymi sosami, dodać śmietanę, dodać cebulkę marynowaną. Było pycha. Tak. Nie wiedzielibyśmy tego, gdybyśmy nie zaobserwowali, jak to robią lokalsi. I no koszty tych rzeczy były, no nie wiem, ceny. Empanada kosztowała 12 peso, czyli jakieś 3 złote. Z tymi dodatkami, no, nie wiem. Zaskakująco niskie te ceny, nie wiem, pół litra soku kosztowało 30 peso za 35. Ile zapłaciłeś za całe nasze śniadanie? 213 peso. 213 peso za dwa soki, dwa dania, dwie empanady. No to moim zdaniem jest... jest bardzo dobry deal, więc zdecydowanie polecamy to miejsce. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w Mahahual, no to wybrać się tu na śniadanko warto. I raczej tylko na śniadanie, bo zauważyliśmy, że ta knajpa po południu jest po prostu zamknięta. Żegnamy się, lecimy się pakować i widzimy się w Bacalar, czyli zobaczycie, czy to jest.